mi brakuje. Po tej stronie prawej. Przez bobry wszystko zjedzą. Ostatnio jak tu w nocy byłem, to tu mi ten łanie przebiegały. Ciekawe, czy wcisnąłem nagrywanie, bo czasem tak robię, że, zapominam wcisnąć nagrywanie. Czy mamy tutaj nagrane jakieś bobry na fotopułapce? Sprawdźmy to. Ale żeby tędy dojść, to nie jest tak łatwo. Może być to denerwujące nawet przez jeżyny. Ale czarna rzeka. Jakby ropa płynęła. I co, jakiś olbrzym? Jest tam jakiś pewnie bóbr olbrzym, które takie dęby wszystkie pozjadał. Zadowałaś. Czyli trzeba kartę gdzieś zainstalować. Dobra, bierzemy i wracamy. No tutaj to naprawdę głodny musiał być. To jeszcze zrobię tak 10 metrów, żeby zobaczyć, co tu jest ciekawego. A tu jest ciekawa tama. Bobrów. Dużo spiętrzyła. Pół metra spokojnie, albo więcej. Fajnie wygląda. Słychać przez chwilę. No, ciekawy teren. Początek stycznia. Fajnie wygląda rzeka. Też bardzo czarna się wydaje. Chyba od tego, że dno jest mocno pewnie zamulone.